No trzeba jasno powiedzieć, że różnice są ogromne. Kiedyś dzieci większość czasu spędzały na podwórkach, gdzie świetnie sobie ten czas organizowały. Było sporo aktywności ruchowej. Gra w piłkę nożną oczywiście była najbardziej popularna, ale też duże wzięcie miały takie gry jak zbijak, dwa ognie, gra w klasy czy dziewczęta grające w gumę. Na pewno dzieci były bardzo zaangażowane, potrafiły bramki tworzyć z tornistrów, z kamieni czy z butelek i do późnych godzin wieczornych uczestniczyć w tej aktywności ruchowej. Jeżeli chodzi o klub, to dzieci mogły zapisywać się około 10 roku życia i to było dosyć późno w stosunku do tego, co mamy obecnie. Na pewno świadomość trenerów zdecydowanie wzrosła, gdyż uczestniczą w wielu kursach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej czy inne podmioty. Dostęp do wiedzy, do różnego rodzaju materiałów, które możemy wykorzystać na różnych etapach szkolenia, jest bardzo łatwy. Także jeżeli trener chce się edukować, to na pewno może posiąść olbrzymią wiedzę, z czym kiedyś były bardzo duże problemy. Także to są takie zasadnicze różnice.